Napieprzałem tego psa, no i za telefon dzwoniłem na komendę, no nie, żeby radiowo szybko, bo pies zaatakował kobietę i ten, to bardzo szybko podjechali. Jechali właśnie od Lidla, z strony Lidla. Także, no, akcja była szybka. 11 listopada zauważyłem na chodniku kobietę, która wzywała pomocy, ratunku, krzyczała. I Amstaw atakował ją i sznaucerka małego. No i zatrzymałem się i wyskoczyłem, żeby bronić kobietę i tego psa. No ale Amstaw nie odstępował na krok. Z każdej strony dolatywał, gryzł. Po prostu złapałem smycz od tej pani i zacząłem uderzać tego Amstafa. Odszedł i wezwałem między innymi radiowóz. Bardzo szybko przyjechali, użyli gazu pieprzowego. No i później żeśmy gonili tego psa przez całą 11 listopada, aż do wejścia do za Koalą. Tam jest Grodzka i tam obezwładniliśmy psa, po prostu rzucając mu koc z samochodu wyjęty na głowę. Związany został pasem bezpieczeństwa. No i w trójkę razem z policjantami żeśmy przydusili tego psa do płotu i nogi miał związane, na głowie, na szyi miał założoną obrożę z pasa bezpieczeństwa do mocowania ładunku. W ten sposób i doktor Kolanek przyjechał, użył zastrzyku usypiającego, żeby po prostu pies był bezwładny. No i odczytał czytnikiem chip, kto jest właścicielem psa. Także no, następnie żeśmy zawieźli tego psa do schroniska. W schronisku nie wiem, czy są niekompetentni, bo chcieli zutylizować tego psa. No ja powiedziałem, że nie jest pies do utylizacji, tylko jest pies po prostu obezwładniony, żeby z nas spał przez 2 godziny, nie? Ale starszy pan, który tam jest chyba niegramotny, jeszcze 2 osobników, nie wiem, czy to schronisko funkcjonuje dobrze, czy nie, ale po chwili zauważyłem, że właścicielka najprawdopodobniej podjechała samochodem. Myśmy z policjantami odjechali. Z Matejki 43 obserwowali, ale żadnej reakcji. Że mnie ja po prostu i gość, który podjechał Volkswagenem, nie pomógł mi, to nie wiadomo, jakby to się skończyło. Bo on rzucał się na kobietę i na psa. Na kobietę też? Też się, no kobieta przewróciła się, krzyczała ratunku, a nie wiem, czy ona była, coś miała z sercem, bo coś krzyczała, że ma słabe serce i no ja ostatnimi siłami ratowałem. No także pies uratowany i kobieta uratowana. No, nie daj Boże, gdyby się coś stało nie tak, no to mogłaby być zagryziona. Słyszałem, że ona też się schowała do samochodu. O co tu chodzi? No bo kobietę do samochodu żeśmy zabrali, pan zawiózł, kazałem zawieźć osobówką do Koali, żeby psa do lecznicy i żeby psa obejrzał ją od razu. Nie? No trzeba ratować. No niestety jak chodzą groźne psy, a tym bardziej, że bez smyczy, bez obroży był pies, no... I strach, strach.